Nice of you to drop in. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Batman Arkham Origins. Jesteśmy na statku Pingwina, Final Offer, jak zresztą widać. I idziemy. Dobra, pogadali. Siema. W razie idziemy powoli do tego. Jest, udało się. Idziemy powoli na ten cały turniej, który tam Pingwin zorganizował w jakiejś kotłowni, gdzie chyba przyjdzie nam się zmierzyć, znaczy chyba po prostu przyjdzie nam się zmierzyć z Electrocutionerem, bo z tego co wiemy a propos jednej rozmowy, która zadziała się przed wejściem naszym tutaj, no to wiemy, że Electrocutioner tutaj jest. Mam tego, czemu po prostu nie zmienią tego statku wcześniej? Co tak długo im zajmuje znalezienie nowej tej? A właśnie, tutaj w sumie to jest pakiecik. Tylko niestety, przez to, że jest na nim lód, no to nie mogę go wziąć. Dlaczego? Dobre pytanie. Zobaczcie. Normalnie łapie, nie? Ale niby nie trzyma, przecież. Jak na tym jest lód, to powinno być jeszcze łatwiej to zgarnąć tak naprawdę, niżeli właśnie bez pakiet bez tego lodu. Bo się bardziej zakotwicza. Siema. Chcieliście się ze mną gadać? A sobie przyszedłem do was. Jest! Wyszło! Nie wierzę! Ale to był fuks! Ale to był fuks, nie? Naprawdę! Już prawie, kurde, dostałem w mordę, ale jeszcze zaliczyło mi te kontrę. Na szczęście. Tutaj oczywiście z tego... Znaczy oczywiście... Tutaj oczywiście wchodzę, bo jest kolejny pakiet. Tak, widzicie, taki dość podobny motyw, jak był na przykład w muzeum w Arkham City, tylko że na mniejszą skalę, a propos tej tratwy, nie? Okej. No, strzelaj. Zum. Dobra. No i tu jesteśmy właśnie po drugiej stronie, a zaraz obok jest ten pakiet. Dobra. No i wchodzimy tutaj. Alright, lads. The rest of you losers to be are gonna have to embarrass yourselves without me. God knows you can do it. I've got some business to take care of. And I don't want to be disturbed. Tracy will be running the fight till I get back. No i mamy Pingwina. Oswald C. Cobblepot. Czarnorynkowy rekieter.
Reketier, okej. Okay. Nie wiem, czy Rikitier się tego nie czyta. Kurde, nie to. Profile. O kurde! od tych profili. Wszystkie te profile od zabójców się też pokazały. Dobra, to za chwilę nadrobimy. Tutaj jeszcze. Dobrze zapowiadający się szef grupy przestępczej, obszerne kontakty w podziemiu. Trudno jest go przyprzeć do muru ze względu na przebiegłość i paranoję. No i opis dla was. I mamy teraz zabójców, czyli Baina, jego trochę ciężko nie znać. Nadzwyczajna siła i zwinność w połączeniu z genialną taktyką. Wydaje się uzależniony od systemu dostarczenia jadu, co może być jego słabością. No i dla was tutaj opis. Copperhead, prawdziwe nazwisko nieznane. Tatuaże sugerują przynależność do latynoskiego gangu. Mistrzyni ucieczek, niezwykła fizjologia pozwala jej wykonywać nienaturalne akrobacje. Może być członkiem większej grupy działającej pod tą samą nazwą. No i tutaj też dla was opis. Deadshot, jego też już znamy, między innymi z Arkham City. Świetny strzelec, były żołnierz, detale przeszłości zredagowane. Lekkomyślne zachowania sugerują niestabilność psychiczną, jeden z najlepszych snajperów na świecie. No, jak to się mówi... Deadshot nigdy nie chybia. Dobra, tutaj co? Deathstroke, czyli z tego co ja kojarzę, najwcześniej pierwszy z zabójców, z którym przyjdzie nam walczyć tak naprawdę. Medycznie udoskonalone zdolności fizyczne i umysłowe, mistrz różnorakich technik walki, strategiczny umysł i nie ma prawego oka. Tutaj dla was opis oczywiście. Electrocutioner, Lester Baczyński, uczestnik nielegalnych walk. Zyskał reputację dzięki doświadczeniu zdobytemu na ulicy, ma zaskakująco dużą wiedzę z zakresu inżynierii elektrycznej, gadua. To wam akurat z chęcią przeczytam. Więcej mięśni niż szarych komórek. To pierwsze skojarzenie na widok Buczyńskiego. Jednak to on zaprojektował specjalne rękawice, które przenoszą silny ładunek elektryczny. Kunszt, z jakim zostały wykonane, sugeruje, że jego głowa nie jest aż tak pusta, jak mogłoby się wydawać. Chociaż możliwe, że ktoś pomógł mu w ich skonstruowaniu. Być może nawet zlecił ich wykonanie innej osobie. Jego słabości to arogancja i zbytnia pewność siebie. Świetlik, czyli też znany nam właśnie ziomeczek z Batman Arkham Knight. I pamiętacie, jak Świetlik wspominał o akcji, że go pokonaliśmy na pewnym moście. Tu będzie do tego... To było nawiązanie właśnie do Arkham Origins. Chyba nawet o tym wspominałem, jak ganiałem za Świetlikiem. No ale później w fabule zobaczycie, o co chodzi właśnie z tym akcją z mostem. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, wiele śladów oparzeń na całym ciele, używa nietypowego miotacza ognia, odrzutowego plecaka i granatów zapalających. No i dla was opis. Killer Croc, już schwytany jak widać, więc jest bardzo ładnie opisane. Działający instynktownie łowca, obdarzony wyjątkowo wyostrzonymi zmysłami, dynamiczna fizjologia, jego wygląd stale się zmienia. No i to widać akurat. To jest najwcześniejszy jego wygląd, nie? Potem macie Arkham, Asylum i City, no a potem mamy Arkham Knight i... Ja pierdolę, nie? To co się z nim stało w Arkham Knight, to jest kosmos jakiś. Okej. Okay. No i Shiva. Arcymistrzyni sztuk walki, wyjątkowe umiejętności walki wręcz. Jej kartoteka policyjna nie jest obszerna, jednak wiele danych wskazuje, że Shiva to świetnie wyszkolona i niezwykle niebezpieczna zabójczyni. Wieść niesie, że wiele celów wybiera tylko po to, by sprawdzić swoje umiejętności. Nie zanotowano w przypadku, aby ktoś uszedł z życiem ze spotkania z nią. Stanowi ryzyko, którego nie można lekceważyć. No, a oczywiście... Ale Batman będzie oczywiście pierwszą osobą, która jej umknie. I tu nie ma się nawet w ogóle, co wiecie, co udawać, że tak nie będzie, no bo... Skoro Batman pojawia się w kolejnych częściach, to czemu nagle tutaj miałby z nią przegrać, nie? A wiadomo, przegrana z nią to jest śmierć. Tego pakietu nie będę już oznaczał, bo to mi się później tak będzie oznaczało wszystko, jak będę dostawców zgarniał. A jak mówiłem, większość tych zagadek, jak będę miał coś po drodze, to zgarnę. Jak nie, no to wiecie, po prostu omijam i zgarnę, jak będę miał resztę gadżetów. Now there's a
man, he deserves a right proper welcome, don't he, lads? You just saved me a lot of trouble coming here, Batman. I'm gonna kill you. Then I'm gonna jumpstart your heart. And kill you again. Looking for Black Mask. Where is he? I ain't here to talk. I'm here to kick your ass. This is your last chance. This fight will do it. Me hitting you, and you hitting 50,000 volts. Black Mask must be out of his mind to put up 50 million for your head. Just think of it. Widzisz, to nie do końca działa, nie? Now, come. Skoro tak chcesz, że KO jednym strzałem. Who wants to show me where the penguin is? All right, you lousy mugs, time to earn your supper. Może to jest własny czarny, to jest beka, nie? O, ja cię rozjebię, pierdolę cię, ja i 50,000 wolt. Może sobie kurwa kopa na ryj i chuj, tyle go widzieli. No powiedzcie mi, że to nie jest po prostu przezabawne, nie? To mogło być kurda kolejna podwójna na kontra. Oh, come on! Zaś podwójna kontra by była. No, ej stary, naprawdę! Gleba! I tak dotrę, więc po co w ogóle walczycie ze mną? Ja tego nie lubię, jak oni wiesz tak wchodzą, po czym nagle się rozmyślają z tym atakiem. No, to pogadajmy. Where's Cobblepot? I ain't telling you, Jack. A little more pressure and I'll crush your larynx. What's it going to be? Alright, alright. He's in his office. Only way in is through the theater, on the other side of the casino. But you'll never get past Tracy. Tracy is not a problem. No, z tym się mogę zgodzić. That worked better than the last interrogation. A po czym wnosisz? Po tym, że gości ci powiedział coś więcej od razu, czy po tym, że go nie musiałeś zrzucać z dachu cholernego banku? Żeby coś ci powiedział. Nie, mamy Tracy. Wychowana na ulicy Twardzielka, przywódca średniego szczebla. No i opis dla was. Póki co nic. Tutaj na... Come on, serio, spadłem? Czy też spadłem? Przeskoczyłem, a nie spadłem. Dobra, nieważne. Bo tam w sumie gdzieś to był pakiet na górze, ale w sumie dopóki nie zdobędę pewnego tego gadżetu, który wam wspominałem, po odcinku przy jednej wieży, no to... Nie mogę nic z tym zrobić, więc jeszcze tutaj zobaczmy. I mamy rój nietoperzy, czyli po prostu ogłuszenie wszystkich dookoła. Ale skąd te nietoperze się biorą, jest naprawdę ciekawe, nie?
Ale okej, teraz tylko premia do kombinacji, no i to będzie tyle w tym drzewku, ale nie wiem, czy odblokuję tylko premię od razu. Bo za bardzo w trybie łowcy podoba mi się gadżet, który dostaniemy po tej akcji z pingwinem. Właśnie ten, który możemy takie tworzenie linek na takich specjalnych punktach, żeby nie ten... Żeby... No, oni nie chcą myślą, a ja sobie będę progresował dalej. No, nie tu, tu. No to cóż, nie wiem, czy nie pójdę zamiast tej premii do kombinacji, czy nie będę szedł właśnie w upgrade tego gadżetu. Bo im szybciej go zupgrade'uję, tym lepiej. A propos, siema. Jestem coraz bliżej, także... Yeah, who'd think to break into this thing? Tracy, she knows what she's doing. She's tough, ain't she? Ooh, on everything but the eyes. No, także żegnam. O, come on! Serio? Jezu, ale by to było piękne! Wiecie, co chciałem zrobić? Ten specjalnie elektryzować i ten elektryzujący bataragiem właśnie duchnąć, nie? Ale nie miałem szczęścia, niestety. Batarak chyba chybił celu. Chyba. Na pewno chybił celu, skoro nie trafiłem go nawet. Chinsky's come too, and now he's on the lam. I should have tied him up and called the cops to get him. Alfred, I had a run-in with one of the assassins, Lester Baczynski. The electrocutioner, are you all right? Yes, but he managed to escape. His gloves put out a strong electromagnetic pulse. If you can isolate the signal, I'll be able to track him down. I'll get to work on that. Where are you off to now? I'm on my way to the Final Offer's casino. I'm going to make Penguin's assistant show me to her boss. Może tak, może nie. Może, może dobra. Wiadomo, że i tak, że powie, ale... Jak to Batman powiedział? Ile bólu poczuje? To już jest sprawa. Dziękować za kolejny pakiet. To mi trochę nie wyszło niestety. No ale dobra, trudno się mówi. Wychodzimy zatem. Czemu taki gość jest podwieszony pod sufitem? Ja, chyba czarne maski to był jakiś ziomek, patrząc po ubiorze. Trochę szkoda mi by było tego łańcucha. We gotta move this cash before the bat gets here. Right, right. Hey, you thinking what I'm thinking? I'm thinking you should shut the hell up and pack the money. There's so much. You ain't gonna miss it if I just take a little Christmas bonus. You hear about the last guy who lifted a few bucks? Penguin told him he could work it off. At the bottom of the harbor. Hey, I was just asking. Less asking, more packing. Popakujcie sobie trochę myśli do tych pustych głów, panowie. Aren't
you a persistent pain in my bottle. Mr. Cobblepot ain't taking new visitors, and there ain't no way I'm letting you into the fair to see him, so you can be on your merry way. Show him the door, lad. Did it? No come on! Tu na broń. Żeby palnął, nie biało. Co tu się stało właśnie? Trochę nie udało. Myślałem, że goście są tylko opalone leciutko. Cobblepot's office is connected to the theater, and the entrance is controlled from that security room. I okej, to mamy tyle, jeśli chodzi o zgarnięcie pakietu i nowych kodów, dzięki których właśnie możemy... Dobra, dwóch magnatów, jeśli dobrze widziałem. I told you. Nothing to worry about. Last guy's probably scared him off. Yeah, I'm feeling better. Where the hell's my pass card, dammit? No, nie waż się nawet. A dry slap she has. That better be lip gloss you're reaching for. Oi! You can't do this! I'm claustrophobic, I am! No i trudno, to było celi nie mieć w biurze. Tutaj Candy, nieznane prawdziwe nazwisko, służy pingwinowi w celach zarobkowych. Kartoteka kryminalna zawiera wpisy dotyczące wyłącznie wspólnych działań z pingwinem, szansa na rehabilitację, no i tutaj opis. Że mnie bawi, jak ona teraz płacze nad sobą, nie? Bo dała się zrobić po prostu jak ostatnia idiotka. Poczekaj, aż któryś z swoich kochasi cię kurde uwolni. Hello, son. You know you ain't welcome here. And you know what we do to twist bosses? Well, you're about to find out, ain't ya? Here it comes! You're not gonna kurde! Out, right? Czemu głosu nie było, jak to zderzałem? Czy jak ja, jak on mnie właściwie. No, what the hell? You're about
about to lose your hearing! Gleba. No i teraz już pójdzie gładko. Możesz tego teraz tylko mucić, nie? Tyle? Jeszcze jest drugi wariant takiego przeciwnika, który ma pancerz i nie powiem, troszeczkę go nie lubię. Ale na szczęście walczy się z nim tak samo, nie? W sensie wiecie, tylko wiecie, jemu jeszcze trzeba nabić stuna, a potem można go bić, nie? Tutaj mamy nagrania od Pingwina też, ale akurat to... Chociaż w sumie to jest jedno tylko nagranie, z tym może lecieć. The final offer. Ain't she a beauty? And you think I bought her for a song while I managed to buy the price? They were gonna sell her for scrap if you can believe it. No, she was always called the final offer. That was my work of genius. In a previous life, she was the hybrid cargo cruise liner Olivia B. Meredith. A proud old ship indeed. They don't build them like this anymore. Tough as nails, and with all the amenities a man could want. Those pirates don't know what they let slip through their fingers. No, jak zwykle, i zrobiłeś pingwinie, to co robisz najlepiej? Orżnąłeś frajerów. Dobra, sorry za tę szybką pauzę, za tę krótką pauzę, musiałem coś załatwić, znaczy dla was krótko, dla mnie to trwała. You don't get it. The Falconis are done, finished, a dying empire. It's our turn. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. You calling me weak? It's from the Bible. I ain't never read that book, but if you're the playing type, maybe you should shut your mouth and pray your boss tells my boss what he wants to know. Else both of you are gonna be, what do you guys say, swimming fishes. Swimming with the fishes? Oh, that's original. You think of that yourself, you low-class goomba? One more word. End up on ice, friends. You scum, all of you. You got no idea what you're starting. You don't get it. The Falcon is done. Finished. A dying empire. It's our turn. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. You call me weak? Meek. It's from the Bible. I ain't never read that book. But if you're the praying type, maybe you should shut your mouth and pray your boss tells my boss what he wants to know. Else both of you are gonna be... Swimming with the fishes? Oh, that's a rule. You thinking that yourself, you low-class goomba? Man! Dobra. Na górę! Samą górę, a nie tylko kawałek! Ze mną? Dobra. Serio nie przejdę tędy? Okej, dobra, tędy na szczęście. Witam. Okej. Jest! Pięknie. Jeśli powiem, wolałbym tego gościa zdjąć stąd, no ale cóż, no. Nie udało się, no to mam co mam. No i mam batarang soniczny właśnie. Jak działa, no to już wiecie dobrze z Arkham Asylum i też z Arkham City, bo dość często tego tam używałem. W Arkham Nightwing nie wiem, czy wykorzystywałem ten gadżet. A dalej nie wiem, czy używałem go często, ale... Może się zdarzyło? Czy Wade'on w ogóle był w Arkham Knight? Tak, chyba był. Dobra. Never mind.
No, typy pokonani, batarak odblokowany. No i teraz tylko wystarczy w kolejnym spotkaniu łowcy sobie typa przetegować tym batarangiem. A w sumie nawet nie w spotkaniu łowcy, tylko mogę go nawet poza tym, po prostu, co to muszę zrobić teraz? No, wywab wroga i wykonaj przewrócenie, więc to jest proste. A tutaj przejdź łowcę bez trybu detektywa. No, to jest troszeczkę trudne, niestety. Ale wykonamy. Who's your boss? What does Penguin want with him? Alberto Falcone, but I got no idea what Penguin wants with him, I swear. Okej. Okay. Zawodowy przestępca. Syn szefa mafii Carmina Falcona, czy tam Falconia. Kartoteka kryminalna zawiera wzmiankę o chorobie psychicznej. Rodzina Falcon to jedna z najpotężniejszych grup mafijnych w Gotham. Carmen Falcon przez wiele lat rządził swoją częścią miasta, ale zaczął tracić teren przez przybyszów, ludzi czarnej maski i Cobblepota. Rodzina Falcon nadal jednak działa w całym Gotham, stanowiąc zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. I don't know what your game is, but old man Falcone will be in your debt if you take Cobblepot down. He's right through that door back there. No thanks. I don't need the Falconis in my debt. Mr. Falcone's gonna kill me if I don't get Alberto home alive. Mr. Falcone's gonna kill me if I don't get Alberto home alive. Dobra, i tyle powiedział. Now, where were we? Candy, you suggested little Alberto over here. Hey, baby. Try to convince his father to take early retirement. Focus, he disagreed and called you a, let's see, psychotic little bastard. No, please! Now you best listen, Falcone. Because this is the last time I'll ask. What? What are you gonna tell your father? That we're getting out of the weapons business. I promise. I'll make him do it. I see your lips flapping, Bernie. But they ain't making the sound I wanna hear. You idiot, Benedict! Please! Don't hurt me! Mam pytanie, jak długo my tu staliśmy, że oni nic tutaj nie zrobili z tego, że ja tutaj jestem? Chyba, wait, chyba, że to się działo, wiecie, jak my robiliśmy tego łowcę i gadaliśmy z tym, to on akurat go przesłuchiwał, nie? To akurat tak... Tak akurat przeszło. Hold on a bloody minute! I seen your act! I ain't done nothing you not done! Stop! Black Mask, put a bounty on my head! Where is he? I don't keep tabs on every geezer with a grudge! You're not a popular bloke in this town! You're running out of time. Wait! Lacey Towers! There was a murder! It was supposed to be his same house! Or Black Man! He's got problems of his own, I'd say! Someone broke in there! Dobry! Miałem się dobry wieczór, patrząc na koniec poradnia. Appears the game is over before it even begins. I'm not playing games, Slade. Nie po co w ogóle Deathstroke'owi naboje do. I expect you'll be worth every penny of that 50 million. Nie po co w ogóle te naboje do strzelby, skoro ani razu jej nie wykorzystują. Nawet jej nie ma. Jeśli się dobrze przyjrzycie. Not such a pushover, a flawed technique.
To jest fokus, to jest trofeum, żeby go zrobić w ogóle bez trafienia. I chcę to zrobić. Muszę uważać, żeby się nie dać złapać w jakieś durne momenty. A on to niestety łatwo w tej walce. No dobra, ja tak. Dobra. Dobra. O kurde, stary! Dobra, zaliczyło. Dobra. Pierwsza faza. Jezus, sam dostałem po oczach. Ała. Zresztą tu ciemno. Może być, że sam odczułem teraz tego flashbanga, nie? Ale to tylko jeśli chodzi o ten. Tylko jeśli chodzi o oślepienie. Ono! Kurde, za daleko, bo za blisko mieliśmy ściany. Kurde, serio! Dawaj. Dobrze. Dawaj, teraz ty. Wiesz, to jest najgorsze, bym uproć czegoś tam. Jest! O! Jezus, ale było blisko, że teraz to zjebał. Ale nie, dobra, mamy go, jeszcze nie obrywałem. I oby to się nie zmieniło. O, i jest gadżecik, o którym mówiłem. Czyli właśnie ta jego linka, taka, którą do nas doczepił tę beczkę. Czy beczkę, tak? Ja pójdę z gazem. Dobra. Okej, druga faza poszła. Teraz my. Ale widać, że Batman ma problemy tak naprawdę z Deathstroke'iem, nie? Bo na mi się nie da nabić ciągłej kombinacji. Bo nie ma jak. Na start. Użyjmy tego od razu. Troszkę to bije, ale... Jest! Luck. Wiecie, czym ja się mogę pochwalić? Że zrobiłem tę walkę no damage. Na trybie, nie dość, że noc to ja, to jeszcze na nowej grze plus, gdzie się w ogóle nie wyświetlają te podpowiedzi, kiedy użyć kontry. Po prostu musiałem wyczuć ten moment. Nawet slow motion cię nie wyłącza, nie? Trzeba po prostu wyczuć moment, kiedy skontrować. No dawaj. Siema. Okej. Okay. Tą pół tego paseczka jednego zbija, nie? To moje przewrócenie kombinacyjne. Ten knockout kombinacyjny. Zaś dostałem po oczach. Ale dobra, mamy go. To już będzie koniec. A zatem idzie, dostanę trofeum za pokonanie go bez otrzymania ani jednego trafienia. Proszę bardzo, ataki kontra, pokonaj Deathstroke'a, udanie wykonując wszystkie kontry. Czytaj, po prostu nie daj się trafić. It's over, Slade. What are you? Będę będzie napisać czym, a nie kim jest, ale dobra. Widzisz, jak to się wbiło? Z jaką siłą on to rzucił? No, saying you, Batman. Feel free to let yourself out. I can't let Penguin get away. There's more I need to ask him. Jak ładnie ten level się jeszcze wpasował w to zbieranie gadżetu. Pięknie. Oto zaczep.
Ja się naprawdę pytam, jakby, okej, okay. Jak mówiłem, rozumiem, że nie mogli zrobić takiej, nie mogli zrobić tego gadżetu w Rocksteady, bo to jest też prototyp, to jest prototyp tak naprawdę tej wyrzutni liny z hakiem, nie? Pewnie bazując na tym, Batuch po prostu potem udoskonalił właśnie wyrzutny lin i z niej korzystał. Ale moje pytanie brzmi, dlaczego do ciężkiej cholery... Dlaczego do ciężkiej cholery potem Pazur nie ma takiej opcji, żeby właśnie wystrzelić go w typa i go tak wciągnąć? Bo to jest jedna z opcji knockoutu właśnie. Tak. Jedna z opcji knockoutu, jeśli chodzi o ten... O ten właśnie... O, właśnie tam jest też ten. Okej. Wystrzelę. Okej, wystrzeliłem, spoko. No to najpierw się przydaliśmy po pakiet. Co tu się stało właśnie? Zaczął mi niewidzialną ścianę, bo dotknąłem czegoś, co powinienem po prostu ominąć? Intrygujące. Dobra, pakiecik zabieramy w takim razie. Na górę. I teraz level, właśnie. Miałem tutaj iść teraz w premię do kombinacji, ale... No nie. Wolę iść w niewidzialnego i właśnie tutaj w ulepszanie zaczepu. Zaczep. Skomplikowany gadżet umożliwiający rozciągnięcie liny między dwoma obiektami, wrogami lub punktami zakotwiczenia. I pierwszy upgrade. Przewrócenie z liny. Dwie nowe techniki przewracania z użyciem liny. Z liny i z tyrolki. Z liny, czyli spadamy na typa i jest KO. No a z tyrolki, no to w sumie podobnie, tylko właśnie idziemy na tyrolce. Dodatkowa linka. Specjalna technika z użyciem liny oraz większa pojemność wyciągarki. Czyli po prostu dokładnie to. Tylko po prostu o jeden więcej razy możemy to wykorzystać. I to jest coś, co się naprawdę w spotkaniach łowcy przydaje. I mnie się już niejednokrotnie to przydało. Dobra. Oczywiście nie wejdziemy teraz. Well, as you can see, I got the answer. Have a Merry Christmas, and piss off! Alfred, see if you can find any information on a murder at Lacey Towers. Looks like the police are on the scene now, sir. Oh, and this is interesting. They're saying Black Mask is the victim. Black Mask dead? I'm on my way there now. No i proszę, mamy kolejną sprawę do garu, ale to zrobimy kiedy indziej. W sensie, no, za dwa odcinki myślę. W kolejnym zajmiemy się poboczniakami, a konkretnie poboczniakiem, który się odblokuje za moment, jak tylko będziemy tutaj sobie szli właśnie do tego. Jak sobie będziemy szli do do wyjścia. Czy mi tak długo zajęło powiedzenie tego zdania? Alfred, skąd ta tyrolka się wzięła? Take a look at the final offer. More to Dixon Docks. They'll find Slade Wilson tied up and waiting for them, along with some of Penguin's illegally obtained weapons. Another anonymous tip. Will do, sir. No i profil zaktualizowany, ale tylko właśnie o to podkreślenie, czy tam taki powiedzmy stempel, że jest schwytany. Nic poza tym się nie pojawiło. Oppressed citizens of Gotham, your cries for help have been heard. I am Anarchy, voice of the people, here to save you from the plague of corruption that now infests this once proud city. Those hired and elected to keep us free and safe won't lift a finger. And why would they? They've been bought and paid for, encouraged to turn a blind eye. If they won't act, I will. At dawn's first light, the sources of Gotham's ruin will... be destroyed. Now, back to your regularly scheduled programming of propaganda and consumerist garbage. As if there isn't enough going on tonight. No dokładnie. Jego symbole da się też znajdować w okolicy i to jest dość dobre, bo po pierwsze dowiadujemy się więcej o jego... I should hurry to Lacey Towers before the cops destroy all the evidence from the crime scene Penguin mentioned. I was hoping to get a minute of your time. See, I've got a story to tell. About crime and violence.
greed and vengeance. But it's also a story of redemption, of second chances, of change. I've planted three bombs where Gotham's corruption is at its strongest. But unlike those I fight to overthrow, I believe in choice. So, I offer you one. Let them detonate, or stop them. Your actions will determine what I do with you. No i to właśnie ogarniemy sobie w kolejnym odcinku. Ale to dopiero później. Znaczy, później. No po prostu w kolejnym odcinku, bo w tym to już nie ma co tak naprawdę dla mnie do roboty. Mógłbym co prawdzie po prostu zignorować i iść sobie do Coventry i robić to, ale nie. Najpierw zajmiemy się właśnie Anarkim, bo on też daje bardzo fajny upgrade, jeśli chodzi o pomoc. Znaczy pomoc o tego. O pomocnicze modyfikacje, bo sprawia, że... O, detonator, a dobra, to jest coś innego. Myślałem, że to będzie bomba dymna, ale nie. Detonator ogłuszeniowy, to jest też kolejny gadżet, który praktycznie jak wykonamy misję główną, to się odblokuje. No a skoro już zrobimy miejsce, to będziemy od razu mieli upgrade i będzie to lepsze. Więc czemu by tego sobie od razu nie ulepszyć? Tutaj mam co? Właśnie ten moc też muszę szybko ogarnąć, ale to muszę zebrać cały zestaw pakietów danych, a problem jest taki, że nie do wszystkich mam dostęp. Tutaj są dalej fale uderzeniowe i batarang soniczny szokowy, tutaj za wyzwania. Dobra, tutaj co? Szyby przez 250 można stworzyć akcelerator. O, no to zajebiście, to się akurat wykona, jak będziemy wykonywali misję. Co jest kolejne? Na szczyt budynku też łatwo, szybuj bez akceleratora, to się z budynku zrobi, a tutaj... Rozszerzona rzeczywistość. Okej, dobra. Spoko. Dobra, sorry. Czekaj, tak się z wami pożegnam. Sorry, że będę pauzy, ale nie mogę słuchać po sekundach, jak cały czas gada. Więc tak. W tym odcinku spotkaliśmy dwóch zabójców. Jeden nam uciekł, jednego wysłaliśmy już do więzienia. Pogadaliśmy z Pingwinem, zgadaliśmy nowy gadżet, co mi się bardzo podoba. I być może dzięki wykonywaniu teraz tego questa z Anarkim uda się nam też wbić kolejne poziomy i od razu na tyle ulepszyć ten zaczep, żeby już miał maksymalny level. Szczerze na to liczę. No, a jeśli nie to, no to wyzwania Mrocznego Rycerza zrobią to za mnie. Bo za mnie akurat sporo expa wpada. Także ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Batman Arkham Origins. Cześć!